Cześć Nelinko, tu babcia Halinka. Bardzo Cię kocham. Chciałam Ci przeczytać bajeczkę. Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze, a on opowiada, że skacze. Kura prosi serdecznie, szczerze, nie trzęś się, bo będziesz nieświeży. A ono właśnie się trzęsi i mówi, że jest gęsie. O proszę, widzisz? Kura do niego zwraca się z nauką, że jajka łatwo się tłuką, a on opowiada, że to bajka, bo w wannie trzyma się jajka. Kura czule namawia, chodź, to cię wysiedzę, a on ucieka za miedzę, kładzie się na grządkę pustą i oświadcza, że będzie kapustą, ale śmieszne jajko, o, nie chcę, żeby go kurka wysiedziała. Kura powiada, no chodź, nie chodź na ulicę, bo zrobią z ciebie jajecznicę, a jajko na to najbezczelniej. Na ulicy nie ma patelni. Kura mówi, ostrożnie, to gorąca woda, a jajko na to, zimna woda, szkoda. Wskoczyło do ukropu i z miną bardzo hardo ugotowało się na twardo. I teraz przeczytam Nelinko drugą bajeczkę. Bajeczka nosi tytuł Pożar zwierzątkowy. Pewnego razu w lesie wybuchł pożar. Na początku tliła się maleńka iskierka, którą spalił kawałek szkiełka leżący na papierku, porzuconym przez jakieś niemądre dziecko. W pobliżu było pełno suchych traw, gałęzi, korzeni, więc iskierka zamieniła się w mały płomyczek, a ten rósł i rósł coraz bardziej. Całe szczęście, że ten spory już ogień dostrzegł szybujący nad lasem jastrząb. Natychmiast poleciał z wieścią, że się pali. Zawiadomił o tym króla lwa. Lew rozkazał swym adiutantom, osłom, żeby ogłosili alarm pożarowy. Na ryk osłów zbiegły się zwierzęta, pytając swego władcy, co mają robić, nie było wśród nich niedźwiedzia. Ujrzał on bowiem jastrzębia i zrozumiał, że stało się coś złego. Szybkim truchtem pobiegł w kierunku ptaka, widząc płomień, zaczął go zdeptywać starannie wielkimi łapami. O, to jest nieźle, jeśli zaczął zdeptywać pożar, wierzył, że pożar ugasi. Gdy już znalazły się na miejscu zwierzęta, wszystkie, które lew zwołał, a nie, przepraszam, jeszcze coś było. Tymczasem zwierzęta zostały podzielone na grupy i oddziały, które w bojowym szyku udały się na miejsce pożaru. Żyrafy, wyciągając długie szyje z wysoka, wypatrywały oznak ognia. Maleńkie zajączki kicały od krzaczka do krzaczka, sprawdzając, czy coś się tli. Oddział dzików parł dzielnie do przodu, ryjąc po drodze ziemię potężnymi szablami. Za nimi, jeden za drugim, podążały słonie, niosąc w trąbach wodę. Mądre małpy zabrały gałęzie, które doskonale nadają się do zduszenia płomieni. Szło jeszcze wiele innych zwierząt na ratunek lasu, bo każde mogło się przydać. Gdy już znalazły się na miejscu, zobaczyły resztki dogasającego pożaru. Wcale nie było, a niedźwiedź tylko oblizywał poparzone łapy. Natychmiast drużyna wiewiórek, sanitariuszek przystąpiła do opatrywania rannego, a pozostałe zwierzęta ugasiły pożar do końca. Tak wyglądają wiewióreczki. Dziękuję Nelineczko kochana za wysłuchanie bajeczki. Całuję mocno. Babcia i Cię pozdrawia. Pa!